To jest fotorealistyczny obraz grupy upiornych i przerażających rzeźb w lesie. Rzeźby przedstawiają różne zwierzęta, takie jak wilki, niedźwiedzie i ptaki, z przesadzonymi cechami i wyrazami twarzy. Rzeźby są wykonane z betonu i pomalowane w odcieniach szarości, czerni i bieli. Rzeźby są ustawione w rzędach, z największymi z przodu i mniejszymi z tyłu. Tło stanowi gęsty las z drzewami i roślinnością. Nastrój obrazu jest niepokojący i straszny. 2. Przedstawia zdjęcie realistyczne postaci humanoidalnej o wysokiej sylwetce z dużym okiem zamiast głowy na cmentarzu. Postać stoi na środku obrazu z ramionami wzdłuż ciała. Ciało postaci jest pokryte brudem i sadzą, a kończyny są wydłużone i smukłe. Oko jest duże i okrągłe, z czarną źrenicą i białą tęczówką. Tło składa się z cmentarza z nagrobkami, drzewami i pochmurnym niebem. Nastrój obrazu jest upiorny i niepokojący. 3. Przedstawia zdjęcie trzech rzeźb robotów. Rzeźby są wykonane z metalu i mają estetykę steampunkową. Robot po lewej stronie ma kwadratowe ciało, okrągłą głowę z dwoma spiczastymi uszami i dwie ręce z pazurami. Robot po środku ma futrzaną pomarańczową głowę z uszami, okrągłe ciało i dwie ręce z pazurami. Robot po prawej stronie ma okrągłe ciało z kolcami, okrągłą głowę z jednym okiem i dwie ręce z pazurami. Wszystkie trzy roboty mają sprężyny jako nogi. Tło jest białe. 4. Przedstawia to fotorealistyczny obraz dużego, czerwonego, futrzanego potwora o ostrych zębach i niebieskich oczach na cmentarzu. Potwór siedzi na grobowcu z otwartymi ustami i wystającym językiem. Cmentarz jest mglisty i ma wiele nagrobków i krzyży. W pierwszym planie znajduje się mała biała statua anioła. Nastrój obrazu jest upiorny i złowieszczy. 5. To jest zdjęcie rzeźby psopodobnego stworzenia z dużą głową i małym ciałem. Rzeźba jest wykonana z metalu i ma zardzewiały wygląd. Stworzenie ma duże, spiczaste uszy i szerokie usta z ostrymi zębami. Oczy stworzenia są białe i wydają się świecić. Ciało stworzenia jest pokryte plamami futra. Rzeźba znajduje się na cmentarzu, w tle widoczne są nagrobki. Rzeźba stoi obok czarnej latarni. 6. Przedstawia zdjęcie trzech rzeźb przypominających psy w pokoju z kafelkową podłogą i drewnianym sufitem. Rzeźba po lewej stronie jest wykonana z brązowego futra i ma spiczaste uszy i długi nos. Rzeźba po środku jest wykonana z metalu i ma duże usta z ostrymi zębami. Siedzi na metalowej podstawie na kółkach. Rzeźba po prawej stronie jest wykonana z pomarańczowego futra i ma duże usta z ostrymi zębami. Siedzi na metalowej podstawie na kółkach. Tło składa się z drewnianego sufitu z belkami i kafelkowej podłogi. Na ścianach wiszą obrazy. 7. To jest renderowany obraz 3D przerażającego stworzenia przypominającego zombie stojącego na cmentarzu. Stworzenie ma dużą głowę z szerokim otworem na usta i ostrymi zębami. Ma dwa małe oczy i dwa duże uszy. Ciało stworzenia jest chude i szkieletowe, z widocznymi żebrami i kośćmi. Stworzenie stoi na dwóch nogach i ma dwa ramiona z długimi palcami. W tle znajdują się nagrobki i drzewa, a na niebie jest mgła. Po prawej stronie obrazu znajduje się małe futrzaste stworzenie z dużymi oczami, stojące na nagrobku. 8. Przedstawia zdjęcie realistycznego kota z dużym otwartym pyskiem i ostrymi zębami. Kot jest szary i ma żółte oczy. Tło to cmentarz z nagrobkami i drzewami. Niebo jest ciemne i pochmurne, co nadaje obrazowi upiorny lub niesamowity nastrój. Obraz wydaje się być cyfrowo zmodyfikowany lub edytowany. 9. Zdjęcie realistyczne szkieletu o wysokiej sylwetce z czerwoną żarówką na głowie na mglistym cmentarzu. Szkielet stoi na dwóch nogach i ma długie ramiona, które sięgają ziemi. Szkielet jest czarno-biały, z wyjątkiem czerwonej żarówki. Cmentarz jest wypełniony starymi nagrobkami i drzewami. Niebo jest szare i mgliste, co tworzy upiorną atmosferę. Obraz ma ciemny i upiorny nastrój. 10. Przedstawia zdjęcie realistyczne trzech rzeźb psów wykonanych z metalu ze złomu. Rzeźby znajdują się w warsztacie lub galerii z neonowym znakiem w tle. Pies po lewej stronie to brązowy terier z dużą głową i małym ciałem. Ma duże usta z ostrymi zębami.
Pies pośrodku to buldog z dużą głową i małym ciałem. Ma duże usta z ostrymi zębami. Pies po prawej stronie to hart z dużą głową i małym ciałem. Ma duże usta z ostrymi zębami. Wszystkie trzy psy są wykonane z metalu ze złomu i mają estetykę steampunkową. Tło składa się z warsztatu lub galerii z neonowym znakiem art w tle.